Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Na pewno jest to dla mnie duże wyróżnienie, bo jako kapitan oficjalnie zostałem pierwszy raz w klubie w Śląsku Wrocław. Wcześniej nie miałem takiej okazji być jakby pierwszym kapitanem drużyny, bardziej gdzieś tam w zastępstwie kogoś zastępowałem. Dlatego jest to dla mnie bardzo ważne, bardzo duże wyróżnienie być w takiej drużynie jak Śląsk Wrocław kapitanem. No nigdy nie miałem na to jakby ciśnienie, bardziej próbowałem drużynie pomagać jakby z drugiej strony, czyli rola kapitana była rolą kapitana, który w ważnych momentach, czy to na boisku, czy poza boiskiem, zajmował się rzeczami, które były w szatni, a ja gdzieś tam bardziej próbowałem z tej drugiej strony jakby pomagać chłopakom na boisku i też poza boiskiem. No wiadomo, że Piotrek był przez ileś lat kapitanem Śląska Wrocław i na pewno zaskoczenie było takie, że gdzieś trener mi jakby dodatkowo zaufał i tą rolę teraz pełnię. Ale tak jak mówię, no, my musimy być jakby całą drużyną jako kapitanowie na boisku i wiadomo, że jeden może mieć tylko opaskę, ale tak naprawdę każdy musi być ważny w drużynie i czy to ja, czy to doświadczeni zawodnicy jak Mariusz Pawelec, czy nawet Łukasz Groś pełnią bardzo ważną rolę w drużynie i mimo, że ja mam tą opaskę, to oni też, ci doświadczeni zawodnicy powinni taką samą rolę spełniać jak kapitan. Nie, nie, oczywiście, że gdzieś tam przed meczem motywacja jest jako ze strony kapitana, ale no, ciężko w ciągu tygodnia zmienić swoje jakby postępowanie, podejście przed meczem, żeby nagle mając opaskę inaczej się zachowując w szatni, więc na pewno nie było tak, że nagle opaskę mam i całkiem inny robak jest. No, po prostu jestem taki jak byłem, a na pewno rola kapitana, dodatkowa motywacja, że świadomość taka, że rzeczywiście w takich ciężkich momentach na boisku trzeba jeszcze wspomagać drużynę, żeby w ciężkim właśnie momencie dać im jakby otuchę do gry. No nie wiem, czy jest jakaś duża różnica, czy kolejka się będzie kończyła 17 czy 18 grudnia, czy 22. No, tak akurat jest rozkład meczy, akurat na tyle dobrze, że ta pogoda gdzieś dopisuje i można w dobrych warunkach rozegrać praktycznie spotkania do ostatniej kolejki. No rzeczywiście, Pogoń Szczecin ma 10 punktów przewagi nad nami, ale przy wygranym meczu robi się tylko 7 punktów, a na pewno nie jesteśmy gorszą drużyną niż Pogoń Szczecin, dlatego jedziemy z zamiarem zdobyć tam 3 punkty, mimo że te ostatnie mecze pod względem punktów nie są najlepsze, to mimo wszystko wierzymy w to, że zakończymy tą rundę jesienną zwycięstwem i będziemy mogli myśleć spokojnie o świętach, bo rzeczywiście tych punktów brakuje i tylko z taką myślą jedziemy do Szczecina. No dokładnie, wygrywając w Szczecinie, to na pewno z lepszym uśmiechem byśmy mogli jechać na święta, dlatego zrobimy wszystko, żeby choć troszkę kibicom przed świętami poprawić humor, bo na pewno w rundzie jesiennej za dużo powodów nie mieli, dlatego koncentrujemy się jak możemy tylko przed tym meczem i wierzę w to, że tam zdobędziemy 3 punkty.